Pan senator Bogdan Pęk. Pani marszałek, pani minister, panie i panowie senatorowie. Proszę państwa, ja na wstępie chciałbym się zwrócić do senatorów Platformy Obywatelskiej, bo a właściwie to do waszej przyzwoitości. Tą ustawę napisało Ministerstwo Polskie, które zachowało się tak, jak grupa lobbystów obcych banków. To nie jest moje zdanie. To wyraźnie wynika z opinii Stowarzyszenia Prawników Polskich. Oficjalnej opinii, podpisanej. Ci ludzie są bardzo, że tak powiem, wrażliwi na to, co piszą. I jeżeli pod taką opinią się podpisują, to rzeczy musi być niebagatelna. Proszę państwa, ja pamiętam jak dziś, jak były pełne zapewnienia, że Narodowe Fundusze Inwestycyjne to jest w ogóle wspaniały pomysł, że to będzie powszechne uwłaszczenie. Nie pomogły żadne ekspertyzy prawne, wielogodzinne wystąpienia w Sejmie Polskim, 10% majątku zostało zmarnowane. Pamiętam jak było z OFE. Zawsze polski rząd i pewna elita powiązana różnymi układami z międzynarodowym kapitałem zawiadywała tymi ustawami i wdrażała je na siłę. Towarzyszyło temu artyleryjskie przygotowanie mediów, sowicie opłacanych przez tych, którzy mieli z tego interesu skorzystać. I efekt był taki, że zanim się ktokolwiek spostrzegł, a polskie społeczeństwo już o tym zapomniało, no to tak, 10% majątku się zmarnowało, stopa zastąpienia w OFE wynosi 60-30 i prognozowane wypłaty rent i emerytur będą rzędu 10%. Proszę państwa, powiedział senator Bierecki, że będzie to około 700 tysięcy tych najbiedniejszych ludzi, często w podeszłym wieku, mających takie dochody, że nie wystarcza im na żywność i podstawowe opłaty. Jak usłyszą w telewizji, tak jak dzisiaj słyszą, że prowident zrobi im dobrze i tym podobne, a będzie to rano, wieczór i w południe, to będą absolutnie bezradni wobec ustawy napisanej tak, że daje tylko bankom gwarancję sowitego zysku, a nie daje żadnych realnych szans obrony tym biednym ludziom, którzy nie są w stanie tego sami zrobić. Dlaczego państwo polskie nie gwarantuje przynajmniej obiektywizacji wyceny? Jeszcze jest kluczowa rzecz. Wielu tych ludzi dysponuje mieszkaniami w centrum dużych miast, no na przykład w Krakowie, w Poznaniu, w Wrocławiu, których wartość rynkowa, dzisiejsza wartość rynkowa jest taka, że mogliby je sprzedać na rynku, kupić za to mniejsze mieszkanie, które byliby w stanie utrzymać, a za pieniądze, za różnicę, no godnie żyć przez ostatnie lata swojego życia. Takiego pomysłu nie ma. A jeżeli już jest tak, że jak powiadają przedstawiciele rządu, a zwłaszcza pan dyrektor Piłat, który cały czas bezczelnie się tu uśmiecha, co się nie godzi, panie dyrektorze, bo jest pan w Senacie i ponosi pan znaczną część odpowiedzialności za ten bubel prawdy, to proszę państwa, trzeba się zapytać, jeżeli to jest tak pewny interes, to dlaczego państwo polskie nie powierzy tego na przykład Bankowi Gospodarstwa Krajowego, no który mógłby w ten sposób przejmować od biednych ludzi znaczny majątek, już nie, jeden z nielicznych obszarów majątkowych, jaki pozostał w naszych rękach, i następnie na wtórnym rynku go sprzedawać, a uzyskane nadwyżki inwestować w rozwój bądź w pomoc najbiedniejszym czy inne godziwe fundusze. To jest naprawdę ustawa po prostu fatalna. Ja myślę, że jak się robi analizę prawną, to od tego są tu eksperci, to nie zostaje na tym suchej nitki. Ale jestem politykiem i chciałbym zrobić analizę polityczną i tak się zastanawiam. Jak potężna musi być wiara w to, że wy będziecie rządzić wiecznie? Jeżeli się przed samymi wyborami ważycie
zrobić taką ustawę, która ma wywłaszczyć ostatnich po prostu sreber rodowych najbiedniejszych ludzi w Polsce i to tych, którzy chodzą do wyborów. Możecie to zrobić tylko dlatego, że wierzycie, że nie uda wam, nam się przekazać tej informacji, na czym to polega. No otóż zapewniam państwa, że uczynimy wszystko i moi koledzy, bo rozmawiałem tu, potwierdzają to, że jeżeli to zostanie przegłosowane, to odpowiedzialność polityczna spadnie na was i koszt wyborczy też będzie duży. Ale zostawmy już to. Jeszcze raz się zwracam do państwa, bo przecież wielu z was znam i szanuję. To jest niegodziwa ustawa. Nie godźcie się na to. Jeżeli chcą zrobić ustawę, to niech dadzą minimalne zabezpieczenia, takie jak w systemie kanadyjskim, amerykańskim czy innych demokratycznych państw. A nie ustawę, która nic nie daje, żadnych gwarancji nie daje. Panie senatorze Klejna, jak pan wychodzi na trybunę i prowadzi pan ustawę, to gęsia skórka na mnie występuje i tak sobie myślę, co znowu będzie? Co znowu będzie? No pan jest już wybitnym specjalistą od przeprowadzania projektów, które nam potem bokiem wychodzą. Przecież ja nie mam żadnego interesu. Ja już prawdopodobnie jestem emeryt polityczny. Proszę was, nie godźcie się na tą ustawę. Jeżeli chcą ją wprowadzić, niech ją gruntownie przemodelują, poprawią, niech wprowadzą zabezpieczenia, bo ona po prostu nie tylko nie pomoże tym biednym ludziom, ale ograbi ich z własności. Ludzie pod presją potężnej kampanii reklamowej, bo taka będzie. Wszystkie media publiczne i niepubliczne ochoczo będą brały dużą kasę od tych, którzy będą oczekiwać wielkich zarobków po wprowadzeniu tej ustawy. No i ci ludzie biedni za jedzenie po prostu, którego im brakuje, no podpiszą te umowy. Nikt nie będzie czytał szczegółów, jak tu wykazano, zabezpieczających jedynie interesy banków. No i potem pisz pan na Berdyczów po tym miesiącu, gdy nie zostanie ta umowa wypowiedziana. Pisz pan na Berdyczów. Nie wierzę, żeby wam o to chodziło. Nie wierzę. Dlatego kończąc jeszcze raz apeluję, nie gódźcie się państwo na tą ustawę. Ci rozumni, przyzwoici ludzie, co tu siedzą. No przecież mówił o tym Lasecki, mówił o tym Nosal. No przecież to naprawdę jest niegodziwa ustawa. Panie senatorze Klejna, ja pana namawiam, żeby pan to przemyślał jeszcze. Żeby pan to jeszcze przemyślał, bo nie musi pan tego wprowadzić. A jak pan musi? No to już ja na to nie mam odpowiedzi. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję bardzo, proszę.